Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tardikowski. Witam i zapraszam na kolejną, 75. jego już odsłonę. Zaczniemy, co pewnie dla stałych słuchaczy oczywiste, od spisu treści. Zaczął się Wielki Post, a katolicki i nie tylko internet rozgrzany jest dyskusją o Bożej Sprawiedliwości. Czym ona jest i czy rzeczywiście sprawa jest tak prosta, jak chcieliby niektórzy, o tym będzie już za moment. Kłamstwo, obojętność naprawdę zabija, zabija wielu. Co więcej, prowadzi do ludobójstwa, mówił arcybiskup Światosław Szewczuk, wstrząsające słowa zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w pierwszą rocznicę wojny. Ważne słowa padły także z ust prawosławnego arcybiskupa Paisiusza. On nie waha się nazwać Putina agresorem. Będziemy także mówić o religijnych wątkach orędzia Władimira Putina. A potem rok trwania wojny podsumuję z doktorem Marcinem Kędzierskim z Klubu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Papież Franciszek nie zamierza przechodzić na emeryturę i jasno to zakomunikował. Zamieszanie w starokatolickim kościele Mariawitów, urzędującemu biskupowi kościoła została przerwana kadencja. W tle ostre spory wewnątrz tej wspólnoty. O teologii reformowanej, jej ojcach założycielach i współczesności porozmawiam dziś z kolejnym gościem, którym będzie doktor habilitowany Kazimierz Bem, teolog, prawnik, historyk, duchowny United Church of Christ. A na koniec jeszcze o kolejnej sprawie, która uświadamia, jak klerykalizm i myślenie wyłącznie dobrym instytucji przesłania zdrowy rozsądek. A teraz zaczynamy! Jest nowy spór o Bożą Sprawiedliwość. Ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak oznajmił, że, tu cytat, mało jest tak prawdziwych zdań o Bogu jak to, że jest on sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I dalej pisał tak. Można spierać się o ilość głównych prawd wiary, można spierać się w ogóle o kryterium klasyfikacji prawd wiary na większe i mniejsze, ale jeśli ktoś czyta Pismo Święte, jeśli ktoś czyta Ewangelię bez uprzedzeń i własnych projekcji, to ta prawda o Bogu będzie mu się jawić jako najbardziej oczywista, oznajmił duchowny. A mnie wydaje się jednak, że ta sprawa nie jest aż tak prosta. Gdy rozmawia się o Bożej Sprawiedliwości, trzeba pamiętać, że każdy termin, jakiego używamy w odniesieniu do Boga, jest jednocześnie prawdziwy i nieprawdziwy. Ta fundamentalna prawda wywraca do góry nogami próby przypisania Bogu naszych ziemskich, doczesnych pojęć, choćby pojęcia sprawiedliwości, które niekiedy przeniknięte są po prostu pragnieniem zemsty. Rozmawianie o Bogu, mówienie o Jego przymiotach czy cechach jest zawsze ryzykowne, nieskończone, całkowicie odmienne, a to właśnie oznacza świętość Boga. Wszechwiedzący Bóg jest nie do pojęcia i zrozumienia w naszych ludzkich kategoriach, w naszym ludzkim języku. Nasz język jest czasowy, skończony, ograniczony, nawet naszych najgłębszych myśli nie jest w stanie wyrazić. To jak mógłby wyrazić Boga? Wszystko, co o Bogu mówimy, jest w związku z tym prawdziwe i nieprawdziwe jednocześnie, jak przypominał pseudo-Dionizy Areopagita. Bóg jest dobry, ale to nie znaczy tego samego, co gdy mówimy, że człowiek jest dobry. Bóg jest piękny. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę przepaść, jaka dzieli nie tylko piękno doczesne, ale tym bardziej język od prawdy Boga, to okaże się, że te słowa niewiele o nim mówią. Nasz język, nasze myślenie, nasze odczuwanie załamuje się na prawdzie o Bogu. I dokładnie to samo trzeba powiedzieć, gdy mówimy o Bożej Sprawiedliwości. Zresztą tak samo, jak gdy mówimy o Bożym Miłosierdziu. Ludzka sprawiedliwość jest jedynie odblaskiem i to zawsze skażonym grzechem, niepełnością, niewiedzą, brakiem w poznawaniu Bożej Sprawiedliwości. W tej ostatniej nigdy nie ma zemsty, odpłaty, chęci odegrania się, nie ma złości ani niechęci. Ona jest przeniknięta pełnią poznania, wiedzy, doświadczenia ludzkiej egzystencji i jej bólu. Nikt tak dobrze jak Bóg nie zna naszych losów, nie wie, co doprowadziło nas do tego, a nie do innego miejsca. Nikt tak dobrze jak On nie wie, jakie są nasze prawdziwe intencje czy przyczyny naszych działań. On zna nasze serca lepiej niż my sami. Nie jesteśmy w stanie tego wyrazić ani zrozumieć. Tak jak nie jesteśmy w stanie wyrazić i zrozumieć jedności wszystkich cech boskich. Sprawiedliwość i miłosierdzie są dwoma imionami tylko wedle naszego poznania. Ale w istocie w Bogu nie ma podziału na sprawiedliwość i na miłosierdzie.
jest jedność boskiej natury, w której miłosierdzie i sprawiedliwość są jednością. Trudne to dla nas do zrozumienia, bo nasze poznanie jest cząstkowe, niepełne, niedoskonałe, nie jest w stanie przeniknąć boskiej natury, nieskończonej, pozaczasowej, przewyższającej wszystko, w tym również nasz ułomny, ograniczony rozum. Jeśli cokolwiek możemy powiedzieć o Bożej sprawiedliwości, to tylko na podstawie tego, co zostało nam objawione w Ewangelii. Co w Ewangelii oznacza, że Bóg jest sprawiedliwy? Otóż na najgłębszym poziomie to, że oddał swojego Syna za nas, że męka Chrystusa stała się naszą sprawiedliwością, usprawiedliwieniem. Krzyż jest znakiem sprawiedliwości, na którym Bóg oddał życie, by nam okazać miłosierdzie. I nie chodzi bynajmniej o zadośćuczynienie czy wykupienie prawne, o swoistą zapłatę cierpienia Bożego Syna tak, by zadowolić surowego Ojca. Krzyż jest wielkim obrazem solidarności, wejścia w ludzkie cierpienie, empatii i solidarności. Bóg jest z nami w naszym cierpieniu. To oznacza jednak odwrócenie myślenia, bo na początku nie jest to obraz grzechu pierworodnego, który jako wydarzenie, akt historyczny jest trudny do jednoznacznego pogodzenia z teorią ewolucji, a sensu nabiera jako obraz naszej egzystencji, naznaczonej cierpieniem, bólem, krzywdą, które nie zawsze są wybierane, a często nie są świadome. Ale pytanie o cierpienie, ból, przemijanie, to w pewnym sensie są pytania Buddy. On je otwarcie, mocno i wprost stawia. Odpowiedzią na nie jest buddyzm, ale odpowiedzią, która wcale nie nadaje sensu. Krzyż, choć on także nie nadaje sensu, jest także na te pytania odpowiedzią. Jest ona dana w innym kontekście metafizycznym, w innej tradycji filozoficznej i religijnej, w innym języku, ale jest najgłębszą, najgłębszą moim zdaniem możliwą odpowiedzią. Odpowiedzią, która jednak, wbrew temu, czego by się niekiedy chciało, wcale nie nadaje sensu cierpienia. Jego szukanie, czy może lepiej powiedzieć narzucanie, jest niekiedy wprost dodawaniem cierpienia poniżonym, skrzywdzonym, dotkniętym złem. Ich ból ma służyć większemu dobru, tak to się tłumaczy. Doznane przez nich zło ma być kosmiczną czy metafizyczną ceną za jakieś dobro, to inne wyjaśnienie. I o ile człowiek ma prawo sam nadać sens swojemu cierpieniu, to nikt inny nie może tego zrobić za niego, a już z pewnością nie może i nie powinna tego robić instytucja, której myślenie pozostaje niekiedy przyczyną krzywdy. Krzyż nie jest więc odpowiedzią, którą można pojmować jako nadanie sensu. Jest znakiem nadziei na to, że nie jesteśmy w cierpieniu, bólu, odrzuceniu sami, że jest ktoś, kto pozostaje czystą miłością, miłosierdziem, towarzyszeniem, kto zna każdy nasz ból i pozostaje zawsze solidarny z nami. To nie sens, ale towarzyszenie, solidarność, empatia są kluczowe. Ukrzyżowany jest źródłem nadziei, a jego krzyż jest znakiem Bożej sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia. Innego, bardziej adekwatnego obrazu zwyczajnie nie mamy. Kłamstwo, obojętność naprawdę zabija. Zabija wielu. Co więcej, prowadzi do ludobójstwa. Mówił arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej. Warto się wsłuchać w jego słowa w pierwszą rocznicę wojny. Dziś mówi się o wielu propozycjach pokojowych, mówił arcybiskup. Niektóre z nich mówią o kompromisie, negocjacjach, że może Ukraina odstąpiłaby jakieś ziemię w celu zawarcia porozumienia. Ale kiedy słucham tych dyskusji o terytoriach, to naprawdę przechodzi mnie dreszcz bólu, uzupełniał arcybiskup, bo dla nas w Kościele nie chodzi o terytoria. Zawsze powtarzam, że chodzi o ludzi, którzy tam są. Musimy wyzwolić nie tyle ziemię, co osoby naszych wiernych. Wystarczy wziąć pod uwagę, że na wszystkich tych okupowanych terenach, które stanowią teraz 17% terytorium Ukrainy, nie ma obecnie żadnego katolickiego księdza, zaznaczał Światosław. Ani grecko-katolickiego, ani rytu łacińskiego. Jednych przepędzono, innych uwięziono. Dziś chcę wspomnieć tych naszych bohaterskich ojców redemptorystów z Berdiańska, ojca Iwana oraz ojca Bohdana. Są oni tam już prawie 100 dni poddawani codziennym torturom. Żadne negocjacje, żadna dyplomacja, żadne inne narzędzie dialogu nie było w stanie złagodzić cierpienia przynajmniej tych dwóch.
mówił arcybiskup Szewczuk. Stąd ból narasta. Modlimy się, aby Pan usłyszał głos krwi, który woła z ukraińskiej ziemi do nieba. Prosimy, żeby świat nie zamykał oczu na cierpienia oraz boleść narodu ukraińskiego, podkreślał arcybiskup Światosław. I te słowa w pierwszą rocznicę wybuchu wojny powinny z nami pozostać. Powinny stać się przedmiotem także naszej medytacji i naszej modlitwy. Jest też odmienny głos płynący z Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisiusz Martyniuk w liście do duchowieństwa i wiernych jasno mówi o agresorze Putinie, a także o bestialskiej rosyjskiej napaści. W związku z rocznicą agresji Rosyjskiej Federacji na Ukrainę, napisał arcybiskup, wzywam wszystkich duchownych i wiernych naszej diecezji do dalszej gorliwej modlitwy o pokój w Ukrainie. Podkreślał. Wierzę, iż po roku bohaterskich walk będziemy wkrótce cieszyć się upragnionym zwycięstwem narodu ukraińskiego nad moskiewskim agresorem, napisał prawosławny arcybiskup Przemyski i Gorlicki w liście. To ważny głos, bo pokazuje on odmienne, to lepsze oblicze polskiego prawosławia. A teraz przenosimy się do Moskwy. Putin, co nie zaskakuje, odniósł się w swoich rozważaniach także do kwestii teologicznych. I jak w przypadku reszty orędzia, były to opinie wzięte, no tak delikatnie ujmując, znikąd, wyrzeźbione z twarogu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Putin, aby obrzydzić Rosjanom Zachód, oznajmił, że Kościół anglikański rozpatruje nawet ideę neutralnego płciowo Boga. Nie wiedzą, co czynią, mówił. Kłopot polega tylko na tym, że jeśli chodzi o Boga, to zarówno Kościół anglikański, jak i katolicki czy prawosławny jasno podkreślają, że Bóg nie ma płci. To może zabrzmieć dla niektórych Rosjan szokująco, ale tak właśnie jest. Biblia, do której w innym miejscu odwołuje się Putin, opisując Boga, opisuje go zarówno językiem odwołującym się do cech męskich, jak i do żeńskich. Miłość Boga jest niejednokrotnie porównywana do miłości matki i oba opisy są, trzeba to zupełnie jasno powiedzieć, uprawnione, a kategoria płci nie może być odniesiona do Boga, który przecież nie ma ciała. Oczywiście i o to nie ma sporu. Wcielenie Logosu dokonało się w mężczyznę. Bóg stał się człowiekiem jako mężczyzna, ale to nie odnosi się do płci Boga Ojca. Ojcostwo jest tu obrazem, a nie kategorią płciową. Putin do walki z Zachodem próbował też wykorzystać kwestię kryzysu naszej cywilizacji. Na Zachodzie wiedzą o tym, mówił Putin, że prowadzi się ich ku duchowej katastrofie. Elity, to trzeba jasno powiedzieć, straciły rozum i tego już się nie da leczyć. Ale to ich problem. My będziemy bronić naszych dzieci, mówił Putin. Zobaczcie, co oni robią ze swoimi własnymi narodami. Zniszczenie rodziny, kulturowej i narodowej tożsamości, perwersje i znęcanie się nad dziećmi aż do pedofilii są uznawane za normę ich życia, a księża są zmuszani do błogosławieństwa małżeństw jednopłciowych, powiedział Putin. Dorośli, uzupełnił rosyjski dyktator, mają prawo żyć tak, jak chcą. W Rosji zawsze tak to traktowaliśmy. Nikt nie narusza prywatności i nie zamierzamy tego robić, ale chcę im powiedzieć, spójrzcie na Pismo Święte, główne księgi wszystkich innych religii świata. Jest tam powiedziane wszystko, łącznie z tym, że rodzina to związek mężczyzny i kobiety, mówił Putin. I znowu kilka słów polemiki. Jeśli chodzi o pedofilię, to Zachód jest akurat w kwestii obrony dzieci nieporównanie dalej niż Rosja. To właśnie na Zachodzie prowadzone są badania w tej sprawie. Tu prowadzi się naprawdę potężną prewencję. Rosja, ano Rosja nic takiego nie robi, a z tego co wiemy, jej żołnierze gwałcą na potęgę ukraińskie dzieci, zarówno dziewczynki, jak i chłopców. Trudno więc powiedzieć, że tam z pedofilią jest jakoś zasadniczo lepiej. I to by było na tyle w sprawie krzywdy dzieci. A jeśli chodzi o kwestię debaty nad małżeństwami jednopłciowymi, to warto przypomnieć, że wiele wyznań chrześcijańskich zmieniło swoje stanowisko bez nacisku zewnętrznego. Po prostu uznano, że ta doktryna powinna być inna. A pozostałych nikt na razie nie zmusza do tego, by swoją doktrynę zmienili. A dodatkowo tak się składa, że ile w Europie można prowadzić takie debaty, podobnie jak inne debaty, to w Rosji wolności słowa
Nie ma. A bez wolności słowa, bez wolności debaty nie ma mowy o chrześcijaństwie w jego formie zachodniej. Jest tylko wykorzystanie świętych tekstów do budowania brutalnej satrapii. Satrapii, która w swojej istocie pozostaje demoniczna. A teraz czas na pierwszą rozmowę z doktorem Marcinem Kędzierskim, analitykiem Klubu Jagiellońskiego i wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Spróbujemy podsumować pierwszy rok wojny. A moim Państwa gościem jest dr Marcin Kędzierski, analityk Klubu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także obserwator, bardzo uważny obserwator tej wojny. Ja tylko zastrzegam, że my tę rozmowę nagrywamy przed orędziem Putina i przed wystąpieniem Joe Bidena w Warszawie, co oczywiście sprawia, że ona nie jest gorąca newsowo, ale też nie taki jest jej cel. Chodzi raczej o podsumowanie tego, co się wydarzyło w minionym roku. No, ale zacznę od powitania. Witam cię, Marcinie, serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co tak naprawdę zmieniło się w ciągu tego roku. Wojna trwa od roku. Myślę, że wielu ludzi miało nadzieję, kiedy ta wojna się zaczynała, że ona potrwa 3 miesiące, 4 miesiące, i to się już wydawało bardzo długo. Ona trwa od roku. Nic nie wskazuje na to, powiem bardzo ostrożnie, żeby miała się jakoś bardzo szybko nie skończyć. Zachód się nie skończył, to ciekawe. Rosja też się nie skończyła, chociaż też były takie plany, marzenia, sugestie, że Putin może upaść. A zatem co się w ciągu tego roku zmieniło? I może zaczniemy po prostu od globalnego status quo, od świata ogólnie. Wydaje mi się, że jednak zmieniło się bardzo dużo. Ta wojna, oczywiście nie znamy jej finału, tak? I nie wiemy, nawet jeżeli można podejrzewać, że Ukraina tę wojnę wygra, to wcale nie oznacza, że Ukraina wygra pokój, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Natomiast wizyta Joe Bidena w Kijowie to jest taki bardzo wyraźny symbol pokazujący, że Ukraina już jest częścią Zachodu. No i to jest fundamentalna zmiana, dlatego że do tej pory Ukraina była traktowana jako bliska zagranica Federacji Rosyjskiej, jako przestrzeń tego ruskiego miru. Natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, że Ukraina stała się częścią Zachodu i to ma kolosalne znaczenie także dla Polski, ponieważ Polska już nie tylko jest częścią Zachodu, bo Polska dołączyła do tego symbolicznego Zachodu wraz z wejściem do NATO i Unii Europejskiej, ale Polska w jakimś sensie przestaje być państwem granicznym tego Zachodu, bo prawdopodobieństwo, że za zmianami na Ukrainie pociągnięte zostaną zmiany na Białorusi są bardzo duże, więc w perspektywie kilku najbliższych lat Polska przestanie być państwem frontowym, tak, państwem na rubieżach Zachodu. No i to z naszej perspektywy jest sytuacja, która jest niespotykana i była pewnym marzeniem polskich elit politycznych, czy to Giedroycia, czy wcześniej Piłsudskiego, a wcześniej pewnie nawet nie do wyobrażenia, więc to jest zupełnie nowa rzeczywistość, z jaką się będziemy musieli mierzyć. I to ma też konsekwencje dla całej polityki europejskiej, bo popatrzmy sobie na to, jaki to będzie miało wpływ na Unię Europejską. Nagle Ukraina, ogromne państwo, największe państwo terytorialnie w Europie, liczące no teraz pewnie niecałe 40 milionów ludzi, ale zmienia całą geografię Europy i to też bardzo wyraźnie widać, jeżeli patrzymy sobie na stanowiska Niemiec czy Francji, które no, bardzo wyraźnie obawiają się wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, mając świadomość, że to przesunie tę siłę ciężkości Unii Europejskiej na wschód i całkowicie zmieni tę wyobrażoną i też tą realną geografię Europy. No tak, ale to wcale nie jest takie oczywiste, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Oczywiście są deklaracje, ale biorąc pod uwagę przedwojenny stan tego państwa, i ja nie mówię o jego biedzie, mówię raczej o stanie korupcji, o stanie elit politycznych, o tym, jak to było jednak głęboko niewydolne państwo, demokratyczne, to trzeba uczciwie powiedzieć, ale z ogromnymi problemami. No, wcale nie jest oczywiste, że jeśli wojna się zakończy, co jak sam powiedziałeś, wcale nie jest pewne, że zakończy się pokojem, to wcale nie jest oczywiste, że Ukraina do Unii Europejskiej szybko, w dającej się przewidzieć przyszłości, wejdzie. To nie jest bardzo prawdopodobne, natomiast i możemy powiedzieć, że Ukraina była państwem skorumpowanym i tu się wiele nie zmieni, tak? To znaczy już może odeszli ze sceny starzy oligarchowie, ale to nie oznacza, że nie pojawią się nowi oligarchowie w ukraińskim państwie. Dzisiaj funkcjonujemy w rzeczywistości wojennej, ale nie wiemy, jaki ład polityczny na Ukrainie wyłoni się po tej wojnie. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na
pewną taką odwagę, czy wręcz arogancję Ukraińców, upominanie się o swoje, no to wydaje mi się, że to nie jest wykluczone, że Unia jakoś nie będzie musiała stworzyć pewnej formuły dołączenia Ukrainy. Ja nie wiem, czy tak się wydarzy, natomiast jeszcze rok temu powiedziałbym, że to jest absolutnie niemożliwe w perspektywie najbliższych 20-30 lat, a dzisiaj powiedziałbym, że nie wykluczam, że w roku 2020, nie wiem, 2026 Ukraina nie będzie już częścią Unii Europejskiej, dlatego że im dłużej ta wojna trwa, i im więcej na Ukrainę trafia zachodniej pomocy, w tym pomocy militarnej, ale także ekonomicznej, i im bardziej Ukraina, im większa Ukraina poniesie straty też związane z tą wojną, bo ta wojna się przedłuża i rodzi kolejne ofiary po stronie ukraińskiej, czy to nie sprawi, że Ukraina zdobędzie na tyle silny kapitał moralny, który ciężko będzie później Europie Zachodniej odrzucić w momencie, w którym Ukraina będzie bardzo wyraźnie domagać się przyłączenia do wspólnoty europejskiej. Więc wydaje mi się, że tak jak jeszcze rok temu to było wręcz nieprawdopodobne, tak dzisiaj wydaje mi się, że z każdym tygodniem ta wizja staje się coraz bardziej prawdopodobna, dlatego że właśnie elity społeczeństw zachodnioeuropejskich no będą miały coraz trudniejszy orzeł do zgryzienia, jak odrzucić tę wielką ofiarę i ten wielki kapitał moralny, który Ukraińcy zdobywają. Z drugiej strony wiemy, że elity zachodnie nie miały problemu wielkiego z odrzuceniem wielkiej ofiary Polaków w czasie II wojny światowej i za pokój Stalinowi sprzedały Polskę, nie tylko zresztą Polska, ale Polska jest tutaj takim najbardziej wyraźnym dowodem na to, że interesy bywają istotniejsze dla Zachodu niż kwestie moralne. Tak, natomiast jest bardzo istotna różnica między sytuacją z 1945 roku a obecną i tą różnicą jest Rosja. Rosja po II wojnie światowej była mocarstwem, z którą cały świat zachodni musiał się dogadać, ponieważ Rosja stabilizowała, wówczas Związek Radziecki stabilizował ład międzynarodowy. Obecna wojna jest tak naprawdę końcem rosyjskiego imperium. To nie oznacza, że Rosja się za rok rozpadnie, bo imperia czasem rozpadają się długo. Zresztą imperium rosyjskie rozpada się od przełomu lat 80. i 90., więc ten proces trwa dość długo. I pewnie jeszcze będzie naznaczony jakimiś krwawymi wydarzeniami, czy to wojna na Ukrainie, czy jakimiś pacyfikacjami na Kaukazie, czy w Azji Środkowej. Natomiast te trzy główne źródła rosyjskiego imperializmu, czyli mit niezwyciężonej rosyjskiej armii, po drugie zasoby surowcowe i po trzecie rosyjskie prawosławie, te wszystkie trzy źródła rosyjskiego imperializmu, one na naszych oczach wyparowywują i to oznacza, że Rosja przestaje być takim graczem, z którym się musi liczyć taki globalny Zachód, a tutaj głównie mam na myśli Stany Zjednoczone, no i wizyta Joe Bidena w Kijowie jest tego najlepszym dowodem, to znaczy nawet jeżeli Niemcy i Francuzi zdecydują się na powrót do biznesu z Rosją, co jest mało prawdopodobne, ale pewnie wykluczyć się takiego scenariusza nie da, mówię, zwłaszcza po odejściu Władimira Putina, no to Amerykanie bardzo wyraźnie pokazują, że na to się już nie zgodzą, że prezydent Biden będący w Kijowie bardzo wyraźnie pokazuje, że Ukraina jest częścią Zachodu i tej polityki nie da się prowadzić bez Ukrainy, tym bardziej, że Amerykanie, którzy za niedługo będą musieli prawdopodobnie wycofać część swoich sił z Europy po to, żeby skonfrontować się z Chinami, zwłaszcza wokół sprawy Tajwanu, będą potrzebowali stabilizatora militarnego w Europie, tym bardziej, że rosyjskie imperium nagle się nie rozpadnie, no jeszcze będzie zagrażało Europie przez jakiś czas. No i tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Ukraińcy wyjdą z tej wojny z jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie, do tego dodamy planowane ogromne wydatki Polski na cele zbrojeniowe, to ja nie chciałbym wchodzić w taką trątadrację i tutaj zastrzegam, że nie chodzi mi o to, że Polska będzie mocarstwem, ale w wymiarze militarnym Ukraina i Polska będą potęgą, z którą się także państwa Europy Zachodniej będą musiały liczyć i to sprawia, że to właśnie zmienia ten układ i ciężko będzie powtórzyć sytuację z roku 1945, no bo wówczas Polska była państwem upadłym i całkowicie zależnym, natomiast no, obecnie tak już nie jest, no i nawet jeżeli Ukraina będzie zależna od pomocy zachodniej, no to jest to sytuacja nieporównywalna do tego, z czym mieliśmy do czynienia po Jałcie. To zatrzymajmy się na Rosji. Powiedziałeś, że Rosja jest imperium w stanie upadku, czy imperium, które się rozpada, ale te nadzieje wielu analityków, nie wiem czy poważnych, czy niepoważnych, ale to zostawmy, a na pewno wielu dziennikarzy,
że Rosja doświadczona przez sankcje i doświadczona przez no, gigantyczną maszynkę do mięsa, jak się to nazywa, czyli przez te czarne worki wracające do Rosji już w setkach tysięcy, no po prostu doprowadzi do upadku Putina. Tak się nie stało. Wydaje się, że Putin, nawet jeśli nie jest tak samo silny jak był, to twardo dzierży władzę. Co zatem może się wydarzyć w najbliższym czasie z Rosją, szczególnie biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałeś. Chiny, które no bardzo mocno eksplikują swoje żądanie stania się jednym z kilku światowych mocarstw, no i bardzo mocno eksplikują swoje żądanie przejęcia Tajwanu, co dla Stanów Zjednoczonych no jest istotnym elementem gry. A zatem co dalej z Rosją? Kiedy kilka tygodni temu opisałem jeden ze swoich artykułów na temat możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji, przyrównałem to, czy mamy do czynienia na Ukrainie, do wojen w byłej Jugosławii. Tam są takie trzy, były takie trzy możliwe ścieżki. Słowenia brała udział w wojnie 10-dniowej i po 10 dniach wyszła z tej wojny. I w efekcie była możliwość, żeby dołączyła już do Unii Europejskiej w 2004 roku. Chorwacja po roku ciężkich walk przez 3 lata szykowała się do odzyskania wschodniej Slawonii i Krainy, takich dwóch terytoriów okupowanych wówczas przez Serbów. No i ta operacja militarna się udała latem 1995 roku, no i, ale to oznaczało, że Chorwacja już nie weszła do Unii w 2004, ale w 2013. No i trzeci scenariusz to scenariusz serbski, czyli scenariusz państwa, który jest cały czas targany różnymi secesjami, czy to dotyczącymi Wojwodiny, czy autonomii Wojwodiny, później Czarnogóry, wreszcie najważniejszy problem, czyli problem kosowski. No i tak naprawdę Serbia jest dzisiaj państwem, które no, jest w dużym stopniu zdestabilizowane. Zresztą podobnie, może nawet jeszcze bardziej, takim państwem jest Bośnia Hercegowina. I teraz mi też się wydawało w pierwszych dniach wojny, że sankcje i skutki tej wojny spowodują pewien bunt wśród oligarchów, i miałem nadzieję na ten scenariusz słoweński. Pomyliłem się, to znaczy nie doceniłem skali uzależnienia jednak oligarchów od Putina i tego, że nawet jeżeli są biedniejsi, to jednak wciąż obawiają się o swoje życie i nie zaryzykują tej podstawowej wartości. I to jest rzecz, która się już nie zmaterializowała. Dzisiaj pytanie jest o to, czy będziemy mieli scenariusz ten chorwacki, czy scenariusz powiedzmy serbski, czy bośniacki, tak, który się zmaterializuje zarówno dla Ukrainy, jak i dla samej Rosji. Natomiast mam wrażenie, że jak też czytam analizy ekspertów zajmujących się Rosją, to tak naprawdę my mamy bardzo ograniczony dostęp do wiedzy o tym, co dzieje się na Kremlu. I tak naprawdę to jest trochę wróżenie z fusów. Ja tylko zwrócę uwagę, że w ciągu ostatniego roku mieliśmy bardzo wiele sygnałów o śmiertelnej chorobie Putina, który ma już stracić władzę, który ma zaraz umrzeć. I to też głosy płynące z poważnych źródeł. I tak naprawdę nic się z tych zapowiedzi nie zmaterializowało, więc ja byłbym bardzo ostrożny przed prognozowaniem tego, co czeka Władimira Putina, bo nie wykluczam, że wystartuje w planowanych na przyszły rok wyborach prezydenckich i jeżeli wystartuje, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te wybory wygra. Natomiast nie można zapominać, że w historii czasem dzieje się tak, że duże zmiany przychodzą w sposób zaskakujący i niespodziewany, więc no, nikt w 1991 roku nie podejrzewałby, że Borys Jelcyn, czyli szef struktur komunistycznych, no jednak na rosyjskiej prowincji przejmie władzę i doprowadzi do upadku Związku Radzieckiego. Więc tutaj wydaje mi się, że powinniśmy jednak być otwarci na wszelkie możliwe scenariusze, bo rzeczywistość może być bardziej zaskakująca niż nawet najbardziej trzymający w napięciu thriller. No to zadajmy sobie pytanie, czy w tym scenariuszu, czy w tej wizji zaskakującej przyszłości istnieje scenariusz, w którym to Władimir Putin kończy tę wojnę, zawiera pokój albo bardziej prawdopodobne jakąś formę zawieszenia broni i w jakimś stopniu wraca na zachodnie salony, a przynajmniej światowe salony. Czy też on już jako polityk i jako, jak sam siebie określał, Piotr Wielki, nowy Piotr Wielki jest w zasadzie skończony? Nie, Władimir Putin jest skończony i tę wojnę będzie prowadził, bo on wie, że tę wojnę już przegrał, tak? Ta wojna dla Rosji już jest przegrana, więc on
tak długo, jak będzie prowadził, to żyje. To znaczy w momencie, w którym wojnę przestanie prowadzić, to znaczy przyzna się do porażki, to de facto skaże się na śmierć. Nie ma powrotu do Putina na zachodnich salonach, no choćby dlatego, że Kamala Harris na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa zapowiedziała, że dla liderów rosyjskiego państwa czeka Trybunał Międzynarodowy. No, nie użyła słowa Norymberga, no, ale w Polsce dla nas to jest pewnie najbardziej takie obrazowe sformułowanie, czyli będziemy mieli do czynienia z nową Norymbergą, przynajmniej Zachód bardzo wyraźnie już to mówi, a przynajmniej Stany Zjednoczone, a to wydaje się wystarczające, żeby taki trybunał dla sprawców tej agresji rosyjskiej na Ukrainę uruchomić. Więc nie ma dzisiaj powrotu Putina. Czy wróci Rosja? No zależy od tego, jak Putin długo będzie rządził. Natomiast to nie jest tak, że ta wojna się moim zdaniem prawdopodobnie szybko nie skończy. Ja wiem, że są takie prognozy, że ta wojna się może skończyć już latem, kiedy Ukraińcy przeprowadzą, mamy nadzieję, udaną ofensywę przy użyciu tego ciężkiego sprzętu, który dostarczą państwa Zachodu. Natomiast no właśnie ze względu na fakt, że Putin tę wojnę musi ciągnąć i ma jeszcze na nią środki finansowe na 2-3 lata, tak szacują eksperci od gospodarki rosyjskiej, no to prawdopodobieństwo, że ta wojna skończy się wcześniej niż za 2-3 lata, jest nieduże, ale nie da się go wykluczyć, no bo mówię, może się zdarzyć sytuacja nieprzewidywalna. Na przykład Władimir Putin umrze, przecież tak też się może wydarzyć. Powiedziałeś o Zachodzie, o tym, że przesuwa się centrum Unii Europejskiej, czy może się przesunąć, już się do pewnego stopnia przesunęło, jeśli chodzi o znaczenie militarne, czy geopolityczne, geostrategiczne w tej wojnie. No dobrze, a jak Zachód zdał ten egzamin? Bo wydaje się, że na tyle, na ile to możliwe przy tak różnorodnych interesach, zajął jednak w miarę jednolite stanowisko. Ja mówię to ze świadomością, że w Niemczech toczy się bardzo ostra debata na ten temat, która trochę do Polski nie dociera w takiej formie bardzo mocno. I we Francji zresztą też się toczy. No ale Zachód zajął stanowisko. Czy to oznacza, że Zachód odzyskał swoją samoświadomość, czy też to jest po prostu odruch moralny, który, kiedy zagrożenie Ukrainy, czy jej walka, czy jej właśnie taka zuchwałość w eksplikowaniu swoich żądań, swoich postulatów, swojej moralnej postawy, zuchwałość wspierana no niesamowitą, charyzmatyczną postacią Wołodymyra Zełenskiego, jak to się skończy, to Zachód znowu popadnie w swoje, mówię teraz o Europie nawet bardziej niż o Stanach Zjednoczonych, w swoje zakłopotanie własną zachodniością, zakłopotanie własną cywilizacyjną przeszłością. Jeżeli popatrzymy na te działania, które podejmowały państwa Zachodu w ostatnich miesiącach, no to faktycznie mamy do czynienia z pewną jednością Zachodu. Ta jedność jest powierzchowna bardzo często, ale dobrze, że ona jest. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie głębiej na to, co dzieje się w państwach Europy Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, to ja nie mówię tego po to, żeby jakoś tutaj dokonać takiego German bashing, jak się mówi w języku angielskim, czy French bashing, czyli po prostu uderzania kijem, tak, czy pałką Niemców czy Francuzów. Natomiast te dwa państwa są w ogromnej dzisiaj trudnej sytuacji, dlatego że no, zawala się świat, w którym one funkcjonowały. Dla Francji ten świat się już zaczął zawalać w momencie, kiedy nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód w 2004 roku. I w zasadzie Francja od 20 lat poszukuje siebie, bo nie bardzo wie, jak się ma odnaleźć na tej nowej scenie. Natomiast dokładnie to samo dzisiaj, tego samego doświadczają Niemcy, tylko w przyspieszonym trybie. Pamiętajmy, że cały sukces gospodarczy Niemiec ostatnich 20 lat był zbudowany na dwóch elementach, na tanich rosyjskich surowcach i na dostępie do chińskiego rynku. Te tanie rosyjskie surowce się właśnie skończyły. Jeżeli chodzi o dostęp do chińskiego rynku, mamy bardzo wyraźne oczekiwania ze strony USA, które są najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, żeby Niemcy się z chińskiego rynku wycofały, a to oznacza, że te dwa stabilizatory niemieckiej potęgi nagle wyparowywują. No i trudno się dziwić, że niemiecki biznes no nie patrzy zbyt przychylnie, no bo nie chce dokonać pięknego samobójstwa. I też trudno się dziwić, że dzisiaj, czy to francuskie, ale zwłaszcza niemieckie elity są pogrążone w chaosie i jak popatrzymy, czy przyjrzymy się tej debacie nad Sekwaną czy nad Szprewą, to tak naprawdę to, co jest dominującą emocją tam, to jest właśnie pewien chaos, pewna niepewność i to nie jest tak, że my wiemy, co się wydarzy po tej wojnie, bo ja naprawdę nie wiem, w jakim kształcie wyjdą niemieckie elity z tej wojny. To będzie zależało od tego, jak ta wojna długo będzie trwała.
Ale pamiętajmy, że te elity też muszą się liczyć ze swoimi społeczeństwami, bo to nie jest tak, że kanclerz Scholz uparł się i nie chce na przykład dostarczyć czołgów, czy nie chce dostarczyć samolotów bojowych dla Ukrainy, tylko musi uwzględniać pewne oczekiwania swojego społeczeństwa, które no, doświadcza problemów związanych teraz z inflacją, ale to nam obrazuje jakby głębsze problemy, które dotyka Zachód, czyli rosnące nierówności i tego, że często elity francuskie i niemieckie starały się tak naprawdę wyeksportować swoje problemy za granicę i pokazać klasie ludowej, że no tutaj walczymy w waszym imieniu, no i będzie coraz trudniej to zrobić, coraz trudniej będzie te koszty eksportować, a importować korzyści, zwłaszcza z państw naszego regionu. No to oznacza, że ten gniew społeczny będzie coraz większy i jeżeli dzisiaj popatrzymy sobie na stanowisko niemieckiego społeczeństwa, no to powiedzmy mniej więcej połowa tego społeczeństwa, zwłaszcza w Niemczech Wschodnich, nie chce wzmacniania militarnego Ukrainy, ponieważ obawia się eskalacji i obawia się, że to się przełoży negatywnie na sytuację ich portfeli. To jeszcze zadajmy pytanie o Unię Europejską, czy o elity brukselskie tak zwane, to się tak ładnie określa. Ty jakiś czas temu pisałeś o tym, że one zaczynają nabierać coraz bardziej autonomicznego charakteru, że o ile jeszcze kilkanaście lat temu to była jednak ekspozycja interesów największych państw regionu, Niemiec, Francji głównie, ale przecież nie tylko, to w tej chwili one nabierają no, własnej autonomicznej pozycji. Czy wojna w Ukrainie i wojna z Rosją przyspiesza ten proces, zmienia go, jakoś będzie wpływać na przyszłość tego, jak ta struktura unijna będzie wyglądać? W moim odczuciu zdecydowanie przyspiesza, dlatego że traktat lizboński, który wszedł w życie w roku 2009, on rozszerzał kompetencje instytucji europejskich, takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast praktyka polityczna w drugiej dekadzie XXI wieku raczej pokazywała, że kluczowe decyzje o kierunkach rozwoju integracji europejskiej wyznacza Rada Europejska, czyli ten szczyt europejski, na którym gromadzą się przywódcy konkretnych państw członkowskich. Natomiast wraz ze słabnięciem po pierwsze Włoch, później Francji, później Wielkiej Brytanii, które doprowadziło wreszcie do Brexitu, na scenie w zasadzie pozostali głównie Niemcy. No i ten kryzys, który tak bardzo mocno osłabia Niemcy i uderza w ich wizerunek. No, Niemcy w ciągu kilkunastu tygodni straciły to soft power, które budowały przez dziesiątki lat. Tak? I to nie tylko w Europie Środkowej, ale w całej Europie. To sprawia, że nie ma już dzisiaj tak silnego państwa, które mogłoby równoważyć te rosnące wpływy instytucji europejskich, które, tak jak powiedziałem, wynikają wprost z traktatu i te instytucje starają sobie, mówiąc kolokwialnie, wyrąbywać w tym instytucjonalnym lesie swoją pozycję. I tak raczej będzie dalej. Jeżeli popatrzymy na stanowisko wobec wojny na Ukrainie, no to Komisja Europejska szła w swoim jastrzębim tonie, ręka w rękę z Waszyngtonem, niejako w kontrze do pewnych oczekiwań czy aspiracji Berlina i Paryża. I wydaje mi się, że ten proces będzie kontynuowany i też te największe państwa, zwłaszcza Niemcy, no będą musiały coraz mocniej liczyć się ze stanowiskiem europejskiej instytucji, no zwłaszcza Komisji Europejskiej i Parlamentu. Powiedziałeś o tym, że szły ręka w rękę z Stanami Zjednoczonymi, no ale to oznacza również, że w kwestii stosunku do wojny szły ręka w rękę ze stanowiskiem Polski, to znaczy może nie było aż tak radykalne, ale to było wspólne stanowisko. Jednocześnie w naszym kraju pojawiają się takie głosy, że te poszerzające się znaczenie instytucji europejskiej może oznaczać niewierność idei Unii Europejskiej i że Polska może, powinna funkcjonować jakoś, no to oczywiście są różne sformułowania, ale poza instytucjami europejskimi. To jest w ogóle wyobrażalny, mówię teraz o interesie Polski, z punktu widzenia interesu Polski scenariusz i mówię to mając świadomość, że nie wszystkie te zmiany są z perspektywy Polski korzystne, ale czy wyjście ze struktur europejskich byłoby, biorąc pod uwagę globalną sytuację geopolityczną, w jakikolwiek sposób opłacalne? No, z mojej perspektywy dla Polski byłoby czymś katastrofalnym, dlatego że polska pozycja gospodarcza dzisiaj, globalna, jest zapośredniczona przez Unię Europejską. To, że nasza gospodarka się tak świetnie rozwija, jest w dużej mierze zasługą uczestnictwa w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. I nawet jeżeli dzisiaj mówimy, że koszty dla nas integracji rosną, bo mamy politykę klimatyczną, to pamiętajmy, że wyjście z Unii Europejskiej nie oznacza, że my tych kosztów nie poniesiemy, bo będąc poza
strukturami europejskimi. I tak będziemy musieli ponosić koszty dostępu do rynku wewnętrznego ze względu na planowane cło węglowe, czyli taki dodatkowy podatek nakładany na granicach związany właśnie ze śladem węglowym. Więc my i tak od tych kosztów nie uciekniemy. Natomiast no, będąc w środku, będąc w Unii Europejskiej, czerpiemy korzyści. One pewnie będą już mniejsze, jeżeli chodzi o te transfery bezpośrednie, ale to wiemy już od dłuższego czasu, że z każdym kolejnym rokiem będziemy w coraz mniejszym stopniu beneficjentem, a coraz większą stopę płatnikiem do tego unijnego budżetu, ale w naszym interesie jest to, żeby Unia się wzmacniała, bo jest tak naprawdę pewnym narzędziem budowania pozycji międzynarodowej Polski. I to jest pewien paradoks, dlatego że nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Morawieckiego zgadza się z wieloma politykami europejskimi, które mają na celu jeszcze większe uwspólnotowienie, na przykład w zakresie podatków. Jedyny problem dotyczy kwestii praworządności. No, natomiast no, to jest problem, który dotyczy głównie Zbigniewa Ziobry i tej części obozu władzy. Jeżeli Polska by rozwiązała spór o praworządność i zdjęła z siebie odium tego artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej o właśnie zagrożeniu dla praworządności, to tak naprawdę w naszym najlepiej rozumianym interesie byłaby współpraca z Komisją Europejską, ponieważ dla takich państw jak Polska, Polska jest, przypomnę, państwem średnim, to współpraca z instytucjami europejskimi jest narzędziem budowy swojej pozycji wewnątrz Unii Europejskiej, a jednocześnie budowy pozycji Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Więc w tym ujęciu no to oznacza tak naprawdę no duże pytanie, czym jest dzisiaj suwerenność, bo to oczywiście oznacza, że Polska będzie musiała się zrzekać coraz większej części swojej suwerenności. Natomiast tak jak to bardzo ładnie określił Federalny Trybunał Konstytucyjny niemiecki, uznając, że Niemcy mogą zgodzić się na ograniczenie części suwerenności, jeżeli to zwiększa podmiotowość, czyli zdolność do realizowania niemieckich celów politycznych na arenie międzynarodowej. Więc może być tak, że my oddamy część swojej suwerenności, ale w zamian uzyskamy większą podmiotowość, czyli zdolność do realizowania naszych celów na arenie międzynarodowej. Więc w tym sensie byłbym raczej zwolennikiem pogłębiania integracji, dlatego że dzisiaj polskie państwo jest zbyt słabe, żeby zmierzyć się z globalnymi wyzwaniami, na przykład z wyzwaniami globalnego kapitału, a o wiele łatwiej jest schować się za plecami Brukseli i realizować swoje cele, niż robić to w pojedynkę. To jeszcze przejdźmy do Polski samej. Wiele o tym mówiłeś i pisałeś także w raportach, które przygotowywałeś czy współtworzyłeś, no ale można powiedzieć, że także Polska głęboko się zmieniła. Ta mniejszość Ukraińców, mniejszość z perspektywy Polski, ale to jest ogromna grupa, która tutaj przyjechała. No, w zasadzie możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że niemała część z tych ludzi zostanie w Polsce. Być może dołączą do nich także po wojnie, kiedy ona nastąpi, kiedy nastąpi jej koniec, dołączą do niej także mężczyźni, często straumatyzowani wojną. I to wszystko razem oznacza, że w jakimś stopniu Polska przestała być już tym produktem Stalina, czyli przestała być do tego stopnia, w jakim była wcześniej, państwem monolitycznym, jednoetnicznym czy monoetnicznym, a stała się z powrotem jakoś państwem, no jeszcze nie chcę powiedzieć multikulturowym, ale przynajmniej dwuetnicznym, z silnym komponentem jednak oczywiście europejskim, ale wschodnim. No tutaj pewnie warto byłoby przywołać kilka danych, które pozwolą troszkę tę dyskusję zdemitologizować, to znaczy z jednej strony są takie miejsca już w Polsce, gdzie ta mniejszość ukraińska jest naprawdę liczna, natomiast to też nie jest tak, że w skali kraju to jest 10% już, bo przy różnych szacunkach możemy stwierdzić, że w Polsce obecnie przebywa około 2,5, może nieco mniej miliona Ukraińców. W sumie w Polsce tych obcokrajowców będzie poniżej 3 milionów, czyli to jest wciąż poniżej 10%. To też nie jest tak, że ci Ukraińcy żyją bardzo w takich skomasowanych osiedlach. To znaczy tak jest naprawdę na pewno dużo w Warszawie, jest na pewno dużo w Krakowie, na pewno dużo jest ich we Wrocławiu, ale to nie jest sytuacja z czasów choćby II RP, gdzie większość Rusinów żyła na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, no bo dzisiaj tak naprawdę Ukraińców można spotkać w nawet najmniejszych polskich miejscowościach. Więc znowu, ten obraz jest bardzo zróżnicowany i ciężko mi jest powiedzieć, że Polska staje się już takim państwem multikulturalnym i na pewno ukraińscy mężczyźni, kiedy tylko wojna się skończy, dołączy do swoich kobiet i przyjdzie do Polski, bo może być tak, że część z nich będzie chciała powrócić na Ukrainę. My dzisiaj tego nie wiemy, tak? I oczywiście możemy
się szykować na sytuację, w której w Polsce to Ukraińców będzie kilka milionów, ale może być też tak, że część z nich na Ukrainę odpłynie. To wszystko będzie zależało, tak jak powiedziałem na początku, od tego, czy Ukraina nie tylko wygra wojnę, ale przede wszystkim, czy wygra pokój. I może być tak, że Ukraina będzie państwem zdestabilizowanym i ludzie będą stamtąd uciekali, a może być tak, że pojawią się nowe możliwości. Zwykle jest tak, że po wojnie pojawiają się nowe możliwości, pojawi się sporo pieniędzy i dla części Ukraińców to może być szansa do tego, żeby poprawić swój byt u siebie, a nie za granicą. Tutaj też będzie bardzo ważne stanowisko polskiego społeczeństwa, bo my często utyskujemy, że w tych relacjach między Niemcami i Polską Niemcy na nas patrzą z góry i przejawiają takie objawy paternalizmu, oczekując analogicznie serwilizmu z naszej strony. No ale pytanie jest też takie, czy Polacy będą w stanie patrzeć na Ukraińców na wysokości oczu, właśnie jak równy z równym, czy jednak tego elementu paternalizmu nie będzie, bo jeżeli się pojawi, to on będzie zniechęcał Ukraińców do przebywania w Polsce, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, też Ukraina jest państwem bardzo asertywnym, mającym bardzo duże oczekiwania i raczej nie będzie zgadzała się na taką pozycję junior partnera w tych relacjach między Polską i Ukrainą. No a dodajmy, że jeszcze na to wszystko nakładają się w tej chwili wyciszane kwestie historyczne, to znaczy Ukraina ma swoją pamięć historyczną, ona jest odmienna od pamięci polskiej, eliminująca pewne istotne dla nas problemy. Polacy w tej chwili w większości, bo oczywiście to nie jest tak, że tych głosów nie ma, przemilczają to, no ale kiedyś te tematy także wrócą i część środowisk politycznych, niestety głównie prawicowych prawdopodobnie, będzie się domagało przeprosin, które w sytuacji państwa, które właśnie wyszło z wojny i będzie czcić swoich bohaterów, no tego typu postulaty będą trudno realizowalne, więc i ta przyjaźń teraz żywa niewątpliwie może być politycznie narażona na poważną próbę, o tak powiedzmy. Ja nie jestem ekspertem od relacji polsko-ukraińskich, natomiast z takiego mojego sądu powiedziałbym, że pojednanie między narodami to jest proces, który trwa i który się nigdy nie kończy, więc to jest zadanie, które mamy do wykonania i każde kolejne pokolenie będzie miało zadanie do wykonania w ramach tego właśnie pojednania polsko-ukraińskiego. Natomiast jednak wojna bardzo wyraźnie zmieniła stosunek Ukraińców do Polaków. Polacy są na czele w rankingach zaufania i jednak doświadczenie zarówno tego wsparcia dla Ukrainy w ostatnich latach, po 2014 roku, ale szczególnie teraz po roku 2022, kiedy naprawdę sporo Ukraińców do Polski przyjechało i tutaj znalazło wsparcie. Oczywiście są napięcia, to nie można mówić, że tych napięć polsko-ukraińskich dzisiaj w Polsce nie ma między Polakami a uciekinierami wojennymi. Natomiast jednak możemy powiedzieć z perspektywy roku, że polskie społeczeństwo poradziło sobie z tak ogromnym wyzwaniem, że nie mamy tutaj obozów, że przyjęliśmy 1,5 miliona Ukraińców i tak naprawdę polskie państwo się nie rozpadło. Dlaczego tak się stało, to jest jakby na zupełnie inną rozmowę, ale w jakimś sensie doświadczyliśmy wspólnego polsko-ukraińskiego sukcesu i mam wrażenie, że to będzie nowy mit założycielski tych relacji polsko-ukraińskich. To nie znaczy, że te historie na przykład dotyczące Wołynia albo historie wcześniejsze dotyczące tego, co działo się na Kresach Wschodnich w wieku XVII, XVIII, że to zniknie. Natomiast mam wrażenie, że naprawdę budujemy czy piszemy kompletnie nową historię tych relacji polsko-ukraińskich. No i dla wielu dzisiaj, nie wiem, 15-20-latków z Ukrainy, te historie z przeszłości dotyczące czy to Wołynia, czy to wcześniej kozaczyzny, to będą historie, które będą gdzieś głęboko zakopane w historii, bo ich żywa pamięć historyczna będzie dotyczyła głównie wojny. No i ta wojna jest trochę takim punktem zero we historii współczesnej Ukrainy, bo można powiedzieć, że Ukraina jest państwem, które istnieje od niepodległa od 1991 roku, świadoma historycznie od kilkuset lat, natomiast można powiedzieć, że ta państwowość ukraińska w zasadzie w tym roku 2022 rozpoczęła się od nowa i trochę jest tak, że ta historia jest pisana właśnie od nowa. I tym wnioskiem optymistycznym w gruncie rzeczy kończymy. Dr Marcin Kędzierski, ekonomista, analityk Klubu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Watykanu. Franciszek może wiele mówić o rezygnacji, a także o decentralizacji i oddawaniu władzy niżej, ale osobowościowo nie jest to człowiek, który oddaje władzę innym czy rezygnuje z niej. I on sam zupełnie jasno to powiedział.
O emeryturze papieskiej mówi się od dawna. Benedykt XVI swoją decyzją pokazał, że jest ona możliwa, a Franciszek swoimi wypowiedziami, w których przekonywał, że jest ona czymś całkowicie normalnym, doprowadził do tego, że stała się ona czymś w jakimś stopniu oczekiwanym. Watykaniści od kilku lat regularnie wypatrują znaków, które miałyby świadczyć o tym, że ta emerytura się zbliża, że Franciszek się do niej przygotowuje. Śmierć Benedykta mogła zaś tylko wzmocnić ten proces, bo stan zdrowia papieża Franciszka sprawia wrażenie, że emerytura jest coraz bardziej prawdopodobna. Tyle, że rozważania o tym, czy Franciszek może i chce zrezygnować, mogli podejmować tylko ci, którzy nie śledzą jego pontyfikatu, modelu sprawowania władzy i stylu bycia. Papież może wiele mówić o rezygnacji, czy podziwiać tych, którzy zrezygnowali, albo przekonywać, że to dobra decyzja, ale sam takiej decyzji nie podejmuje. To nie jest jego styl ani jego model działania. To jezuita, a w jego zakonie generał sprawuje władzę dożywotnio. Uparty, nieustępliwy Argentyńczyk też nie poddaje się nigdy. Nie ma więc żadnych powodów, by władzę oddał. I on sam jasno to ostatnio powiedział. Słuchajcie, to prawda, mówił papież w Demokratycznej Republice Konga, że napisałem swoją rezygnację 2 miesiące po wyborze i przekazałem ten list kardynałowi Bertone. Nie wiem, gdzie ten list się znajduje. Zrobiłem to na wypadek, gdybym miał jakiś problem zdrowotny, który uniemożliwiałby mi sprawowanie posługi i gdybym nie był w pełni świadomy, aby móc złożyć rezygnację. Nie oznacza to jednak wcale, że rezygnacja papieży powinna stać się, powiedzmy, modą, czymś normalnym. Benedykt miał odwagę to uczynić, bo nie czuł się na siłach, żeby dalej kontynuować ją ze względu na stan zdrowia. Na razie nie jest to w moim programie. Uważam, że posługa papieża jest ad vitam, czyli aż do śmierci. Nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być. Pomyślcie, że posługa wielkich patriarchów jest zawsze dożywotnia, a tradycja historyczna jest ważna, mówił papież Franciszek. Trudno jaśniejsze wskazanie, że emerytury Franciszka nie będzie. Wyjątek może być tylko jeden. Naprawdę dramatyczny stan zdrowia, który sprawowanie władzy uniemożliwi. I to w zasadzie kończy dyskusję na temat rzekomej emerytury papieża Franciszka. A teraz informacje ze starokatolickiego kościoła Maria Witów. Kapituła generalna tego kościoła zdecydowała podczas obrad 11 lutego 2023 roku o zakończeniu kadencji biskupa naczelnego, biskupa Marka Karola Babi. To zaskakująca informacja, ponieważ biskup ten mógł sprawować władzę do 75 roku życia, a jest 40-kilkulatkiem. Urząd swój pełnił od roku 2015, a jednak kapituła zdecydowała się odebrać mu ów urząd i zakończyć jego kadencję. Dlaczego? W tle bardzo ostry spór o to, jak ma wyglądać w przyszłości starokatolicki Kościół Maria Witów, jakie mają być jego źródła i jaki ma być jego model zarządzania. W tle także niezwykle ostre spory między duchownymi owego kościoła. Biskup Karol pozostaje ordynariuszem diecezji warszawsko-płockiej, a obowiązki biskupa naczelnego pełnić będzie biskup Ludwik Jabłoński, ordynariusz diecezji podlasko-lubelskiej, który wcześniej był m.in. biskupem naczelnym w latach 2007-2015, a obecnie jest proboszczem parafii w Woli Cyrusowej. Biskup Jabłoński będzie pełnił funkcję pełniącego obowiązki biskupa naczelnego aż do kolejnej kapituły zaplanowanej na 27 czerwca tego roku. A zatem dzieje się także u Maria Witów i wiele wskazuje na to, że będzie się działo dalej. A teraz zmiana tematu. O teologii reformowanej i jej specyfice porozmawiam z doktorem habilitowanym Kazimierzem Bemem, teologiem, prawnikiem, historykiem, duchownym United Church of Christ. A moim Państwa gościem jest doktor habilitowany Kazimierz Bem, prawnik, teolog, historyk, duchowny United Church of Christ. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy o tym, czym jest chrześcijańska tradycja reformowana, o tak bym powiedział, kościoły reformowane, czy reformowany sposób myślenia teologicznego. Zacznijmy właśnie od tego, jak byś zdefiniował w kilku zdaniach, kilkunastu zdaniach, jaka jest specyfika reformowanego myślenia teologicznego, zarówno w wymiarze historycznym,
jak i w tym wymiarze dzisiejszym, bo one oczywiście są pewną ciągłością, ale jednak pewnie trochę się od siebie różnią. No to jest trudne pytanie, ale powiedziałbym tak, że teologia reformowana, w ogóle nasza nazwa to jest, że to są Kościół reformowany i ciągle według Słowa Bożego się reformująca. Szczególnie tą drugą część spopularyzował Karl Barth w XX wieku, ale ono się wywodzi z XVII wieku. To jest taki, był holenderski teolog, który powiedział, że prawdą jest też to, że w Kościele zawsze jest dużo do reformowania. I my nabraliśmy tej nazwy reformowani potem, kiedy Calvin opublikował taki traktat o potrzebie zreformowania Kościoła. I my jesteśmy, o nas się mówi częściowo, że jesteśmy częścią reformacji szwajcarskiej albo drugiego pokolenia, gdyż to w Szwajcarii jak gdyby znaleźliśmy początkowo największych ilość zwolenników. Potem to się rozszerzyło na Niderlandy, Anglię, Szkocję, częściowo Francję, częściowo Polskę. Ale tradycją, my wychodzimy z założenia, że każde pokolenie musi na swój sposób odczytać Biblię i nie może być związane tradycją tylko dlatego, że ona jest bardzo stara. Oczywiście to ulega, to można w ramach tej tradycji zastanawiać się, gdzie, co jest niezbędne, co nie. Tym niemniej każde pokolenie ma obowiązek stałego reformowania Kościoła. Ja nawet mówię tym moim, mam teraz taką grupę konfirmantów i mówię, to jak Kościół będzie wyglądał w przyszłości zależy od was. Bo my dzisiaj jesteśmy, ja już coraz mniej jesteśmy taką awangardą, ale w kolejnym pokoleniu będziecie stali przed innymi problemami, przed innym sposobem odczytania Ewangelii i sposobem znalezienia, jak Ewangelia Jezusa Chrystusa odpowiada na potrzeby świata. I jesteśmy zdecydowanie wyznaniem protestanckim i jedną z rzeczy, która nas cechuje co do zasady jest też niesłychana demokratyczność, czyli bardzo często mówi się, że my nie mamy biskupów, to jest prawda i to nie jest prawda, bo my mamy biskupów, tylko u nas w naszych tradycjach najczęściej urząd biskupa sprawują kilka osób jednocześnie, tak zwany prezbiterat albo klasis i jesteśmy nie. Teraz to nas się mówi, że jesteśmy demokratyczni, aż tak bardzo demokratyczni to nigdy nie byliśmy. Byliśmy początkowo trochę oligarchiczni, natomiast rzeczywiście w porównaniu z tymi kościołami państwowymi, które powstawały, te nasze kościoły przejawiały dużo większy, pozwalały na dużo większe zaangażowanie czynnika świeckiego, innego niż władca, tak bym to ujął. To zatrzymajmy się na chwilę na ojcach ruchu reformowanego, bo wymieniłeś już jednego z nich. Jakie jest podejście tej reformowanej reformacji, czy tego drugiego pokolenia reformacyjnego, czy też mówiąc inaczej kościołów, które się wywodzą z tego nurtu reformacji, do ojców owego sposobu myślenia, czyli do Calvina, do Zwinglego, pewnie można też powiedzieć o purytanach angielskich, którzy są takim kluczowym pokoleniem. Ale także do tych holenderskich myślicieli, którzy albo poszli bardzo głęboki, już XVIII-wieczny liberalizm, arminianie, albo wręcz przeciwnie, poszli w bardzo głęboki, no taki konserwatyzm, można chyba tak o tym powiedzieć. Ale niektórzy fundamentalizm poszli, tak. Więc to jest tak, to jest bardzo ciekawe, bo tu w Stanach szczególnie jest fascynacja osobą Calvina, bo z jednej strony Calvin był przez wiele lat utożsamiany jako osoba niesłychanie apodyktyczna, jako osoba niesłychanie nietolerancyjna i stąd niektórzy się gdyby trochę go wstydzili. Przy okazji rocznicy urodzenia Calvina w 2007 roku wydano sporo prac i nastąpił taki renesans jego teologii, więc patrzymy na niego, on jest na przykład dużo bardziej, nam by się wydawało, socjaldemokratyczny częściowo niż wielu fundamentalistów sobie z tego zdaje sprawę. Szczególnie tu w Stanach próbują go przejąć tacy fundamentaliści baptystyczni, tak zwany neokalwinizm. Natomiast no, oczywiście jest pewien dystans, no bo wiemy, że Calvin nie przepadał za kobietami, które nauczają. Uważał, że je trzeba nauczać. Kobiety naciskał na to, żeby kobiety uczyć czytać i pisać, natomiast na samą myśl o tym, że kobieta coś w kościele by robiła, dostawał spazmów dużo mniejszych niż Luther, który to dopuszczał wyjątkowo, Calvin nie. I znowu często jest mu przypisywana ta historia z serwetem i mówią, że Calvin to
to jest taki nietolerancyjny. Znowu pamiętajmy, że Servet był jedyną osobą, która była stracona w Genewie za wiarę. Co do zasady, reformowani uznawali, że osoby wierzące inaczej mogą albo siedzieć cicho i nie należy ich zostawić w spokoju, albo mają opuścić tę ziemię. Znowu też pamiętajmy, że pomimo tej swojej niechęci do kobiet pełniących urząd, tym niemniej Kalwin pomagał dwóm władczyniom reformować kościół i Genewę uznawano za tak zwany raj dla kobiet, bo kobiety mogły poskarżyć się do konsystorza na to, że mężowie ją biją. Więc gdyby my przyjmujemy jego nauczanie, jego postać, tylko rozumiemy, że to jest postać skomplikowana i nikt nie jest biało-czarny i w związku z tym jesteśmy w stanie się z nim zgadzać lub nie. Oprócz tego, że on ma bardzo, jak się czyta jego instytucje religii chrześcijańskiej, które tak naprawdę nie są książką teologii systematycznej, ona to jest tak naprawdę podręcznik pastoralny dla duchownych, jak rozmawiać o niektórych sprawach wiary ze swoimi duchownymi. Mało osób wie, że najczęściej używanym przymiotnikiem przez Kalwina na Boga jest czuły. Że Bóg jest czuły dla nas. Dla Zwinglego, znowu Zwingli cieszył się dużą popularnością, potem mniejszą. To mój promotor na Yale Divinity School, on go bardzo lubi. I trzeba przyznać, że Zwingli on radykalnie zerwał z tą interpretacją Wieczerzy Pańskiej. Notabene Kalwina interpretację zupełnie zapomnieliśmy. Ona jest dużo bliższa katolickiej, luterańskiej, niż ludzie sobie zdają z tego sprawę. Tym niemniej, jeżeli się spojrzy na Zwinglego, to znowu potępiamy to, że on akurat lubił topić baptystów. On się śmiał, jak chcecie być ochrzczeni drugi raz, to was ochrzczę trzeci. I topił. Także jest to pewnego rodzaju, znowu przyjmujemy to, co oni mówili, staramy się patrzeć na niektóre ich sposoby rozumowania, odczytywania pisma, ale nie jesteśmy z nimi związani. Więc jak ktoś mi właśnie mówi, że Kalwin się przewraca w grobie, ja mówię, no i bardzo dobrze. Wiesz, bardzo ja zapytałem. Zapytałem o to z trochę innego powodu, dlatego że oczywiście Kalwin nie jest tu pierwszy, można powiedzieć, że jego prawnicza dusza tylko doprowadziła do ostatnich wniosków tezę, która pojawia się i u Augustyna, i u Tomasza do pewnego stopnia z Akwinu, i także u Lutra. Mówię oczywiście o predestynacji, która jest takim dla wielu, myślę, że od Maxa Webera, takim znakiem rozpoznawczym teologii reformowanej. Ona była oczywiście także wcześniej w wielu różnych wyznaniach reformowanych, no ale o to się trochę nie mogę nie zapytać, bo jak człowiek myśli Kościół reformowany i myśli Kalwin, to ten, który się też minimalnie zna, to myśli predestynacja. Tak, oczywiście Bart powie coś innego. Mówisz Kalwin, myślisz predestynacja, tak, prawda? Dokładnie tak. Więc owszem, tylko znowu trzeba odczytać to, że ponieważ my jesteśmy tym wyznaniem, które się często reformuje, i uczniowie Kalwina, dzieci albo wnuki, bym powiedział, duchowe, często szli dużo głębiej spekulując na ten temat niż on sam. On na przykład mówił, i to co wspomniałeś, Augustyn mówił o predestynacji, tylko w ostatniej chwili się wycofał, bo on był przerażony tym, do czego logika to doprowadza. Kalwin mówił, musimy zaufać Bogu, jeżeli Bóg jest wszechwiedzący, to do predestynacji jest nie do obalenia logicznie, czy to nam się podoba, czy nie. Natomiast Kalwin mówił, że jest co prawda zapewnione, że niektórzy są zbawieni, będą zbawieni, a niektórzy będą potępieni, ale to bardzo ładnie druga konfesja helwecka i sandomierska mówi, ale bądźmy dobrej myśli co do naszego wyboru i przez Chrystusa patrzmy na nasze przedwiedzenie, bo po polsku to się nazywało ładnie przedwiedzenie. I on na przykład odmawiał kategorycznie debaty na ten temat, kto będzie potępiony. Mówił, no ktoś będzie, ale to jest, i wręcz ostrzegał, żeby się nie zapuszczać. On mówi, nie spekulować tam, gdzie ludzki umysł nie ma wstępu. Proponował natomiast, dla niego to nawet nie było centralne nauczanie. On tutaj w zależności od instytucji ta doktryna sobie tam chodziła trochę od wydania. Ale on uważał to za bardzo pastoralną decyzję. Czyli ja pamiętam, i znowu to teraz nastąpił Karol Barth, to potem radykalnie zredefiniował, ale ja pamiętam, jak myśmy na ten temat dyskutowali na prawie 3 godziny na seminarium, to tak naprawdę doktryna o predestynacji w nauczaniu reformowanym mówi o tym, że nie jesteśmy tak potężni, żeby móc samych siebie potępić.
i że ostateczna decyzja co do tego, czy będziemy zbawieni, należy do Boga. I predestynacja jest tak naprawdę ograniczeniem, przypomnieniem nam, że ostateczna decyzja co do losów ludzkości, świata i wszystkiego należy do Boga. I często ja jej używam, tej doktryny, kiedy mam rozmowy na przykład z ludźmi, którzy są bardzo, no, mają bardzo trudne życie ze względu na różnego rodzaju wybory, których dokonali, czasami mniej lub bardziej świadomie. I kiedy na przykład wątpią w to, czy Bóg ich kocha, czy Bóg im wybaczy i czy zdołają odkupić. Ja mówię, słuchaj, nikt z nas nigdy nie zdoła w pełni odkupić naszych grzechów. To jest nauczanie ewangelickie, to musimy się zdać na łaskę. Natomiast przypominam mu, że nie ma, jak są ludzie, no potrafią być w bardzo ciężkich sytuacjach pastoralnych i mówią, ja nie wiem, czy jestem w stanie wyjść z tej ciemności, czy ktoś mnie odzyska. Ja zawsze mówię, pamiętaj, że ostateczną decyzję co do twojego losu, nie tylko tu na ziemi, ale także twojego losu w wielkiej perspektywie rzeczy, podejmuje Bóg. Jak Calvin zwraca uwagę, jest to Bóg w Jezusie Chrystusie. To jest ten Bóg, którego znamy w Jezusie Chrystusie. A jeżeli to jest bardzo dalekie, to ja mówię, no, twój grzech został wzięty, to już cytuję Karola Bartha, Jezus Chrystus, który jest tym, prawda, marnotrawnym synem, który udał się po to do dalekiego kraju, aby nas przyprowadzić. Ale pod tym względem, kategorycznie odmawiam dyskusji na temat tego, kto będzie potępiony, zawsze patrzę na ludzi przez, niech Chrystus będzie zwierciadłem, przez które, o, to jest dokładny cytat, niech Chrystus będzie zwierciadłem, przez który patrzymy na nasze predestynację. I to jest mój bardzo pastoralna doktryna. To jest w pewnym sensie oczywiście odwrócenie, czy spojrzenie na odwrót na doktrynę sola gratia, czyli zbawienie, które jest zawsze z łaski. Natomiast tu się pojawia drugi element bardzo istotny, przynajmniej istotny w tradycji katolickiej. To znaczy pojawia się napięcie między wolnością a wszechwiedzą Bożą. To znaczy, jeśli Bóg jest tak wszechwiedzący, że wie z góry, jaka będzie nasza historia, czy będziemy zbawieni, czy potępieni, no to jest fundamentalne pytanie, czy w ogóle możemy mówić o sobie jako o istotach wolnych, a jeśli nie możemy, to czy możemy w ogóle mówić o odpowiedzialności? To w takiej formie złośliwej pojawia się w pytaniu, jaką winę ponosi Adam i Ewa za grzech pierworodny, skoro od początku było wiadomo, że oni zgrzeszą. No więc właśnie, no ale, no i tu w ogóle była ta cała dyskusja, prawda, kiedy Pan Bóg podjął decyzję o tym, kto będzie zbawiony, kto potępiony, czy to było przed upadkiem, czy po upadku. I ci kalwiniści o tym dyskutowali, to było superlapsarianie, czy infralapsarianie, tam mieliśmy potem to jeszcze extra calvinisticum, które to jest w ogóle konstrukcja dość barokowa, której Calvin nigdy sam nie robił i mówił, nie zapuszczajmy się to w te tematy, na temat których Biblia nam nic nie mówi, albo jest niejednoznaczna. I znowu, proszę, chcę na to zwrócić uwagę, i to jest, dlaczego on się robi to bardzo popularny. On cały czas, największa część instytucji nie jest poświęcona predestynacji, ale modlitwie. Co w naszym życiu zmienia modlitwa? Jak działa modlitwa? Dlaczego modlitwa jest potrzebna? Więc owszem, jest to napięcie, ale to jest napięcie całego chrześcijaństwa, dlatego święty Tomasz z Akwinu w pewnym momencie zaczął hamować dużo szybciej, Augustyn w ostatniej chwili, a Calvin powiedział, postawmy kropkę nad i, ale z drugiej strony mówił, nie bierzmy kropki nad i pod mikroskop w związku z tym. No, oczywiście współcześni chrześcijanie i reformowani, i katolicy, i luterańscy idą troszeczkę w innym kierunku. Przynajmniej niektórzy, formułując taką kenotyczną wizję Boga, mówiąc, Bóg dla naszej wolności zrezygnował ze swojej wszechwiedzy. Mówią jedni, drudzy mówią, ograniczył ją. Jeszcze inni mówią, wie wszystko, ale do momentu naszej decyzji, czyli jakby zna wszystkie możliwości. I to jest myślenie, które oczywiście jest nam bliższe egzystencjalnie. Natomiast trzeba mieć świadomość, ona radykalnie zmienia to myślenie o Bogu, którym myśleli w zasadzie wszyscy klasycy chrześcijańscy, można powiedzieć, od Augustyna przez Tomasza do Kalwina.
Oczywiście, tylko znowu, no, on tutaj jest bardzo ciekawy, bo on na przykład mówi, jest, o czym nie pamiętają kalwińscy fundamentaliści, kto do furii doprowadza, jak Kalwin, który mówi, że pamiętajmy, że Pan Bóg dostosowuje swój język, mówienie o siebie do naszych ludzkich możliwości, prawda, tak zwana akomodacja. I stąd na przykład jedną z jego najciekawszych dyskusji było, czy Pan Bóg musiał zbawić ludzkość przez krzyż. I Kalwin mówi, zapewne nie. Zapewne były inne możliwości, ale taką wybrał, więc pracujmy z tym, co mamy. I on na przykład mówi, że te pojęcia biblijne, musimy pamiętać, że mówimy per analogiam, prawda? I on to często podkreśla. Bo i mówi, że tak naprawdę Biblia, którą niektórzy fanatycy, czasami mam tą wątpliwą przyjemność prowadzić z nimi dyskusję, fanatycy reformowani, mówią, że to jest nieomylne. Ostatnio słyszałem, że ktoś wydechnął, no bo to jest jakaś dziwna polszczyzna, Biblię, to jest prawie niczym Koran. A Kalwin mówi, chwila, moment, mówi, Biblia to jest tak naprawdę i mówienie, jak gdyby, jak rodzice mówią do małego noworodka. Ja to mówię często, pamiętajmy, że Biblia wskazuje na Jezusa, ale nie jest Jezusem. Tak jak płonący krzak wskazuje na Boga, ale Bóg nie był płonącym krzakiem. I tak samo Biblia nie jest płonącą księgą, więc jeżeli czasami czegoś nie rozumiemy, być może jest to nam dane, żebyśmy się, pamiętajmy, nie jesteśmy nawet w stanie zrozumieć pojęcia czasu, prawda? Nawet ani nauka, ani ludzkość nie jest w stanie wyprowadzać definicji czasu, więc mówienie, kiedy Bóg co wiedział i kiedy podjął jaką dyskusję... Jest to Bóg jest taki... pozaczasowy, dodajmy. Dokładnie. No to, więc według każdej definicji. Prawda? To jest taka analogia, że odpływamy. Ale chodzi o to, że jak ta analogia, jak opowieść biblijna o Bogu ma nam pomóc... Bo to jest rola Biblii. Bóg się nam objawia łaskawie, suwerennie, bym powiedział, jak mówi Bart, nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, ale bo chce nam się objawić i nam się objawia po to, żebyśmy zobaczyli, kim jest, mieli ten taki, prawda, ten taki błyskawica i piorun, żebyśmy zrozumieli, kim Bóg jest. Przez sekundę mamy wejrzenie w to, kim jest prawdziwie Bóg w Jezusie Chrystusie i to całe objawienie Biblia ma nam pomóc żyć godnie i po chrześcijańsku. To, co reformowani zawsze mówią, że częścią życia chrześcijanina jest życie we wdzięczności, skromności, ale głównie w skromności i we wdzięczności. To są dwie rzeczy, które nas powinny charakteryzować jako reformowanych. No tutaj oczywiście wchodzimy w dyskusję, która dzieli znowuż chrześcijaństwo bardzo mocno, bardziej chyba protestanckie niż katolickie, chociaż i katolickie też dzieli, czyli o czytanie i lekturę Pisma Świętego. Tak. Mówiąc inaczej, czy mamy świadomość, że Pismo Święte ma dwóch autorów zawsze, jeden jest człowiek. No tak, ale tak już umownie. Mówię raczej o rodzajach, bo może być dużo więcej, jeżeli chodzi o tą stronę ludzką. To jest człowiek i to jest Bóg. I Bóg mówi zawsze w języku człowieka i do człowieka i w jego kategoriach, tak jak on jest w stanie zrozumieć. No albo mamy ten bardzo mocno, też obecny w chrześcijaństwie nurt, który mówi, no w zasadzie wszystko jest prawdziwe, łącznie z opowieścią mityczną o siedmiu dniach stworzenia. Tak. Która się pojawia, chociaż dzień i noc się pojawia trzeciego dnia, prawda, co jest też bardzo ciekawe. Ale znowu, w ogóle mało osób pamięta, że doktryna o nieomylności Biblii jest doktryną, którą wypracował jezuita. Kiedy nie był w stanie wytrzymać protestantów wyciągających mu fragmentów, ja mówię, chwila, moment, Biblia jest nieomylna, ale znowu, komentarz Kalwina czasami warto otworzyć do księgi Genesis, gdzie on zaczyna i mówi, jeżeli ktoś chce się z tego księgi uczyć astronomii, to niech lepiej idzie do innych ksiąg. Bowiem ta księga nie jest o tym. Ale to ich zupełnie im... Interpretacja literalna świadczy nie tylko, bym powiedział, będę najdelikatniejszy, o zryciu mózgu porządnym, ale o braku absolutnie jakiejkolwiek wiedzy wyniesionej z języka polskiego. Bo jeżeli Jezus mówi, ja jestem szczepem winnym, no to co, mówimy o przemieszczającym się wściekłym krzaku? No przecież są tego typu, prawda, środki wyrazu, jak przenośnia, paralela, poezja. No przecież Pan Bóg nie jest prymitywem, który mówi wszystko monotonem. Są całe księgi. Księga Jonasza jest jedną wielką przypowieścią. Co więcej, Jezus naucza za pomocą przypowieści i mówi jak. W Królestwie Niebieskim jest jak z i nie było nigdzie miłosiernego, z historią miłosiernego Samarytanina, to mówił Lindbeck, prawda, z mojej szkoły,
chociaż on sam był luteraninem z tej takiej szkoły teologii narratywnej, że Biblia czasami sprawia wrażenie historii, chociaż nią nie jest de facto, w sensie w takim znaczeniu faktycznym, natomiast uczy nas prawd, które są, które Bóg chce nam objawić. Czyli... W największym skrócie, no, księga liczb, która opisuje, no, ilu Izraelitów wyszło, Żydów wyszło z Egiptu, gdyby ich było tylu na tej pustyni, to tam się gdzie ruszyć by nie było, mówiąc no zupełnie tak, wprost, no, bo to by szło w miliony, to znaczy tu 600 tysięcy, tu 300, tu no 500. Nie wiadomo, ile zwierząt było na Arce Noego, bo tam w jednym jest opisie, że po dwa, ale w drugim jest opisie, że jednak 7 par. No, ale Arka Noego to przynajmniej, powiedzmy, jest opowieść mityczna, no ale to jest opowieść historyczna. Nie, no to jest absolutnie literalna, Tomku. No tam gdzieś ktoś wybudował dużą łódkę, na której, nie wiem jak, przeciągnął zwierzęta z kangury i dziobaki, załadował je wszystkie i sobie pływał i ona wylądowała w Armenii. I potem te kangury... My tu oczywiście kpimy teraz, ale rzeczywiście są tacy fachowcy, którzy takie rzeczy głoszą. Niektórzy z nich powołując się na teologię reformowaną, co jest bardzo ciekawe. Tak, no niestety, no tu w Polsce jest w tej chwili jest parę takich misji, takich fundamentalistycznych kościołów reformowanych. Na przykład Sproula się taki jest teolog, bardzo ciekawy, no, chociaż on jest nawiedzony, amerykański. Jego się reprezentuje jako kalwinizm głównego nurtu. I ostatnio mi jakiś pan mówił, że Bart opowiadał głupoty, że to w ogóle nie jest nawet chrześcijanin. Już nawet nie są chrześcijaństwo reformowane, ale są głupoty. No proszę Państwa, wszędzie są, w każdym wyznaniu, w każdej religii są fanatycy. I natomiast Kościół reformowany jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bo Kościół reformowany zawsze pewne rzeczy stara się wypracować trochę na zasadzie konsensusu. I na przykład mało osób o tym wie, ale amerykański system kontroli jednej władzy przez drugą władzę jest częściowo wypracowany z prezbiteriańskiego systemu, czyli że mamy synod, ale synod jest kontrolowany przez klasy, czyli takie dystrykty albo diecezja, które są kontrolowane przez starszych, którzy są kontrolowani przez parafia. I często jest wymiana jednego trzeciego składu, żeby coś zostało prawem kościelnym, to musi być uchwalone przez dwie albo czasami trzy sesje o różnych składach. I bardzo często jest tak, że wracamy. I mamy na przykład, jest taka tradycja, że mamy te nasze wyznania reformowane wiary, one są napisane w taki, a nie w inny sposób, ale możemy zgłaszać do nich skrupuły. To jest reformowana tradycja, czyli możemy mówić, ok, to jest wyznanie wiary, ale ja interpretuję, załóżmy, ten przepis tak i tak. I potem Kościół musi się zdecydować, czy to jest w ramach jakiejś takiej mniejszej lub większej reformowanej ortodoksji. I przez to my jesteśmy kościołami dość umiarkowanymi. Te wszystkie kościoły państwowe od XVII wieku, ale później szczególnie od XVIII wieku, to są kościoły umiarkowane, mamy i taką bardziej pietystyczną wersję, mamy trochę, bym powiedział, racjonalną, mamy też taką wersję pośrodku, ale starają się być kościołami szerokiego nurtu, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że to, że ja mam bardzo zdecydowane opinie na jakiś temat, nie oznacza, że mam rację. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mam rację, to potem się po kolei okazać, że nie do końca. Zatrzymajmy się chwilę na tym kościele, czy nad tą eklezjologią, jeżeli tak można powiedzieć, się reformowano, bo ona też jest bardzo ciekawa, bo to jest eklezjologia jednak radykalnie odmienna od katolickiej, to znaczy też trochę w zależności od nurtu reformowanego, nieco bardziej ogólna lub już bardzo skupiona na tym kościele lokalnym, na zborze, czy na parafii, jakbyśmy powiedzieli w języku polskim, no ale zbór też funkcjonuje w języku polskim. Mamy, ale też bardzo różnorodna, bo mamy zarówno kościoły państwowe, kościół Szkocji jest takim przykładem. Jest narodowym, już nie jest państwowym, tak, tak, tak. Tak, narodowym, no tak, ale przez mamy no tak, kościoły tak, narodowe. Tak. Holenderski, mamy kościoły prezbiteriańskie, ale mamy też kościoły kongregacjonalistyczne, czyli tak, mamy pełną różnorodność form tak, zarządzania i istnienia. No, amerykańskie oczywiście nie są ani narodowe, ani państwowe, bo tam uciekali ci, którzy chcieli. Ale byliśmy kiedyś. Żyć. Massachusetts, Purytanie byli kościołem państwowym. Na moich poprzedników, tym kościołem purytańskim, w moim mieście do 1809 roku wszyscy płacili podatki na moich poprzedników, chyba że pokazali zaświadczenie, że są Anglikanami, Kwakrami albo Baptystami. Było lepiej, rozumiem, pastorom reformowanym. No, bo ja od czasu do czasu spotykam ludzi, którzy mówią, że jestem tu 12 lat. Pastorze, ja jestem w jednym twojej parafii. Ja mówię, to kiedy cię zobaczę w niedzielę? O, może za tydzień. Ja mówię, przez 12 lat ci się nie udało. Mówię, no może byś wpadł.
Ale wróćmy do eklezjologii, nie do, do żalów proboszcza czy pastora. Tak. Zatrzymałem się na chwilę tylko eklezjologii. Ona jest rzeczywiście bardzo różnorodna i bardzo, skądinąd też bardzo ciekawa. Powiedziałeś o, o kontroli wzajemnej różnych, różnych elementów, ale poza kontrolą jest też ta, nie chcę powiedzieć, no ale jest ta różnica między prezbiterianami jest a duża. Kongregacjonalistami, którzy należą do tej samej tradycji kościelnej, tak. Bo są reformowani, ale zarządzanie mają inne. Tak. Znaczy, no to wyszło jak gdyby... Parafie kongregacjonalne na początku się pojawiły we Francji, one potem szybko zniknęły, bo kościół francuski uznał, że jednak jest jako kościół prześladowany, musi mieć silniejszą strukturę. Rzeczywiście do Nowej Anglii oni przyjechali, to był najbardziej radykalny eksperyment w historii, no jeden z najbardziej radykalnych eksperymentów w historii kościoła, mianowicie doszli do wniosku, że każda parafia może sama decydować. Przy czym to nie było też, oni uznawali, że były rady kościelne, więc na przykład ordynowali duchowni świeccy z innych parafii, ale parafia musiała powołać. Na przykład jeżeli duchowny się przenosił z jednej parafii do drugiej, był ponownie ordynowany, bo im uznawali, że jedynym znanym kościołem jest zbór. To było takie, bym powiedział, dość radykalne odczytanie dziejów apostolskich. To ona ma swoje zalety, ma też swoje wady, bo z jednej strony taki system kongregacjonalny pozwala kościołom w różnych miejscach, czy o różnej wrażliwości, czy iść tam, gdzie inne kościoły nie chcą, albo nie mogą, albo na przykład nie rozumieją. Natomiast i chroni kościół przed systemem prezbiteriańskim, gdzie musisz uzyskać zgodę albo konsensus na to, że możesz robić to, co robisz. Nie, że oni się ze sobą wszystko zgadzają, ale pozwoleni na to mówią, okej, my się z tobą nie zgadzamy, ale róbcie to, co róbcie. I musi w kościele prezbiteriańskim, który na przykład jest w Polsce, ewangelicko reformowanym, musi to być wypracowane, inne parafie muszą powiedzieć, okej, my nie do końca się z tym zgadzamy, ale będziemy pracować. W kościele kongregacjonalnym parafia może powiedzieć, sama robię, wam nic do tego. Minusem tego jest to, że bardzo mało nas łączy czasami. Na przykład tu jakby się przyjechało cztery parafie wokół mnie, mojego wyznania, no to jesteśmy dość różnorodni, zarówno teologicznie ze względu na pastora, ale tak samo liturgicznie. I to jest czasami trudne. To jest czasami trudne, bo to pozwala ludziom troszeczkę zabieram swoje klocki i idę, zakładam swoją własną piaskownicę. Natomiast ja uważam, że ten system prezbiteriański jest najlepszy, bo rzeczywiście musimy ze sobą rozmawiać, przy czym to wymaga dwóch, jak gdyby porozumienia. Uważasz, że najlepszy jest prezbiteriański, ale jesteś w kościele kongregacjonalistycznym. Znaczy, bo tutaj na północy nie było prezbiterian. Tu na północy nie było prezbiterian, bo w XIX wieku prezbiterianie się z kongregacjonalistami myśleli, że założą jedno wyznanie i uzgodnili, że prezbiterianie będą na południe od rzeki Hudson. Na południe i na zachód, a kongregacjonaliści na północy. Ale my mamy wzajemne uznawanie, to jest też jak są dwa obrządki, mamy wzajemne uznawanie tych ordynacji. No i tutaj kościoły prezbiteriańskie, które były, to są kościoły, które założyli w XIX wieku szkockojęzyczni, czyli tym takim szkockim Gaelic, imigranci z Nowej Szkocji, którzy przyjechali tu pracować w Nowej Anglii. To są jedyne kościoły prezbiteriańskie. No i teraz ta jeden kościół tu w okolicy, potomkowie Szkotów już się zupełnie zasymilowali i to są w tej chwili imigranci z Togo, a w drugim kościele to są imigranci z Kamerunu. To jest urok wszystkich wyznań chrześcijańskich, które w krajach zachodnich, w Stanach trochę mniej, w Europie dużo bardziej żyją migrantami z bardzo różnych miejsc. Z bardzo różnych powodów, to prawda, tylko tak jak mówię, no tutaj oni w większości tu w moim mieście w zasadzie do lat 50. byliśmy my, metodyści i baptyści. I jak ktoś nie chciał być metodystą albo baptystą, nie był jakoś tak, no i byli unitarianie, przepraszam. Więc ktoś nie był zupełnie liberalny albo zupełnie konserwatywny, no to przychodził do kościoła kongregacjonalnego, który był, bym powiedział, takim łagodną wersją kalwinizmu wtedy. Chociaż moi poprzednicy byli konserwatywni.
To na koniec jeszcze pytanie, bo rzeczywiście też chodzi taki mit, szczególnie na Zachodzie to jest różnie, bo ludzie wiedzą, że reformowani są różni, bardzo różnorodni, od skrajnego konserwatyzmu. Przypomnijmy, że w Republice Południowej Afryki kościoły reformowane były za apartheidem, to jest trzeba jasno powiedzieć. Po bardzo liberalnych kościoły reformowane, to są pierwsze kościoły uznające w Stanach Zjednoczonych małżeństwa osób tej samej płci, czy ordynacje osób homoseksualnych, nawet już transpłciowe chyba ordynacje pierwsze się pojawiły. Tak. Więc to jakby jest bardzo... No ale w Polsce uchodzi to wyznanie za jednak liberalne. Jak to jest z tym liberalizmem? No to znowu, no bo to jest ta zasada, że musimy na nowo odczytywać. Pierwszą kobietę ordynowaliśmy, moje wyznanie, kościoły kongregacjonalne w Stanach w 1853 roku. Tych ordynacji było bardzo mało, notabene moje wyznanie ordynowało pierwszą Polkę na pastorkę w 1910 roku. W Polsce kościół ewangelicki reformowany w XIX wieku był pod wpływem teologii liberalnej i ksiądz Semadeni, i ksiądz Skierski. Kościół prezbiteriański, ponieważ był od nas zawsze większy w Stanach Zjednoczonych, kościół prezbiteriański miał w sobie kilka nurtów, więc miał w sobie też ten taki nurt pietystyczny, który mniejszą wagę przywiązuje do dogmatów reformowanych, ale do wewnętrznego nawrócenia, i miał w sobie też takich nieco bardziej liberalnych. Moje wyznanie zdecydowanie jest wyznaniem liberalnym, to prawda, nawet momentami ja odpływam. Bo ja wcale nie jestem taki teologiczny liberalny, jak się ludziom wydaje. To jest, tak śmieję z obecnym superintendentem Korozą. Jakby ludzie wiedzieli, jaka z ciebie jest teologiczna konserwa. Ale rzeczywiście jest liberalne. Pierwszą osobę homoseksualną ordynowaliśmy w 1972 roku. On jeszcze żyje, ten pastor. Przy czym nie mógł znaleźć parafii, więc on pracował w różnych takich misjach kościelnych. Potem ordynowaliśmy pierwszą chyba kobietę lesbijkę w latach 80. i w 2004 uznaliśmy, że małżeństwa mogą być dla par jednopłciowych. Ale znowu pamiętajmy, że reformowani byli pierwszymi początkowo w Niderlandach, ale to przyjęli Purytanie, którzy powiedzieli, że małżeństwo nie jest, znaczy protestanci to kwestionowali, nie jest sakramentem, ale jest umową cywilną. Więc ludzie nie muszą być członkami kościoła, żeby zawrzeć małżeństwo, mogą przyjść, stąd na przykład małżeństwa się rejestruje od początku kolonii Massachusetts w biurze merostwa, ale możesz poprosić o to, żeby małżeństwa udzielił pastor, tak zwany license, to jest dosłownie pozwolenie na ślub, z którym przychodzą do mnie, ja je wypełniam i odsyłam. W Niderlandach było tak samo, osoby wierzące mogły mieć ślub w kościele, ale mogły mieć w ratuszu. Świecki ślub. Więc myśmy doszli do wniosku, że są. Natomiast są rzeczywiście nawet w ramach kościoła prezbiteriańskiego niektóre konserwatywne parafie. W kościele szkockim tak samo, ja bym powiedział, no już coraz mniej, ale 1/3 kościoła szkockiego ma taką bardzo, ma konserwatywny taki ewangelikalny bent. W kościele niderlandzkim, protestanckim kościele Niderlandów, to ich jest dużo więcej niż by się wydawało, bo tam mamy wręcz takie pasy biblijne, ale znowu wiele tych parafii było w stanie żyć w pewnego rodzaju napięciu wewnętrznym. Przecież znowu pamiętajmy, że są kościoły liberalne, są kościoły konserwatywne i są kościoły fundamentalistyczne. Na przykład liberalny jest UCC, PCUSA, ja bym powiedział, ten prezbiteriański, potem jest reformowany kościół w Ameryce, to są dawni potomkowie Holendrów. On jest umiarkowanie konserwatywny albo umiarkowanie liberalny i jest konserwatywny, ale nie fanatyczny, chrześcijański kościół reformowany. To są potomkowie Holendrów, którzy wyemigrowali głównie do stanu Michigan w XIX wieku. Natomiast mamy kościoły fundamentalistyczne, PCA, prezbiteriański kościół w Ameryce, na przykład on nie ordynuje kobiet. I znowu, no to nie jest... I ja wiem, że w każdym kościele są osoby wierne, absolutnie wierni, dobrzy chrześcijanie. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że sposób odczytywania, że kościół PCA, ten fundamentalistyczny, który jest na południu, to jest, nie jest cały czas największym kościołem prezbiteriańskim w Stanach, jest
głównego nurtu. Natomiast PCA to jest kościół, który powstał, bo kościoły w latach 80. nie chciały się zintegrować rasowo. I to był kościół, który odmówił ordynacji, i to były parafie, które odmówiły ordynacji kobiet. I czy nam to się podoba, czy nie? W teologii reformowanej, nie dotykam innych, bo to jest inna broszka, w teologii reformowanej identyczna egzegeza, która jest stosowana w stosunku do odmowy ordynacji kobiet, była, to myślenie teologiczne jest identyczne, które usprawiedliwiało niewolnictwo albo apartheid. I znowu wspomniałeś, masz rację, kościół ten Niederdeutsch, czyli południowo-niemiecki kościół reformowany w południowej Afryce, on był za apartheidem, to był biały kościół, ale były kościoły reformowane w RPA, które nie mogły być mieszane rasowo, znaczy jeden był właśnie kongregacjonalny, bo oni w ten sposób obeszli prawo, które protestowały przeciwko apartheidowi i ówczesny Alians Światowych Kościołów Reformowanych wykluczył obydwa po takim bardzo słynnym spotkaniu w Ottawie, wykluczył obydwa i powiedział, że nie mogą powrócić, dopóki nie wyrażą skruchy za grzech apartheidu. I tak samo teraz Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych powiedziała, że możemy się różnić w bardzo wielu ilościach rzeczy, ale kościoły, które cały czas nie ordynują kobiet, muszą zacząć je ordynować i muszą dopuszczać je do urzędów, także starszego w zborze. Bo tradycja reformowana już wypracowała na tyle konsensus, że niedopuszczanie kobiet do ordynacji jest, zaczyna być poza tym głównym nurtem reformowanym. Ale mówię, tym wnioskiem kończymy. Tym wnioskiem kończymy. Doktor habilitowany Kazimierz Bem, prawnik, teolog, historyk, duchowny United Church of Christ, był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. I na zakończenie jeszcze jedna smutna wiadomość. Jest kolejna historia o dwóch duchownych, jezuicie i misjonarzu, którzy dopuścili się nadużyć w Danii, ale w Polsce żyją nadal jak pączki w maśle, bo zdaniem przełożonych, a w przypadku jednego także kurii rzymskiej, posiadanie pornografii dziecięcej i robienie zdjęć z ukrycia myjącym się czy przebierającym dziewczętom nie kwalifikuje się do procesu kanonicznego. Pozwalam sobie mieć inne zdanie na ten temat. Moim zdaniem w obu przypadkach proces kanoniczny powinien być wszczęty i powinny być nałożone na duchownych watykańskie kary. Jakie? To już jest osobna kwestia. W tej sprawie jednak co innego jest istotne, a mianowicie niezmiernie lekkie traktowanie zakazu kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Bycie szefem ośrodka rekolekcyjnego, a taka jest sytuacja jezuity, który robił zdjęcia z ukrycia dziewczętom, nie wyklucza kontaktu z dziećmi, ani tym bardziej nie wyklucza powtórzenia się podobnych przestępstw. Bez ryzyka większego błędu można nawet powiedzieć, że ojciec dyrektor takiej placówki ma masę okazji do zakładania aparatów i robienia zdjęć dziewczętom czy kobietom. Powierzenie mu więc takiej odpowiedzialności to zwyczajny brak rozsądku i odpowiedzialności za innych. Nie inaczej jest z księdzem misjonarzem, który kupował i ściągał na komputer pornografię dziecięcą. W jego przypadku po 10 latach od wyroku duńskiego sądu 5 z nich był jeszcze proboszczem w Danii, co najdelikatniej rzecz ujmując kwalifikuje jego biskupa do procesu kanonicznego. Kongregacja odstępuje od kary, a jego własny zakon twierdzi, że nie pracuje on z dziećmi. Tyle, że mieszka on obok katolickiej szkoły, ma kontakt z dziećmi, nawet jeśli nie powierza mu się odpowiedzialności za nie, co jest przynajmniej brakiem odpowiedzialności przełożonych misjonarzy wobec dzieci, wobec ich rodziców, ale także do pewnego stopnia wobec zakonnika. Czym można to tłumaczyć? Tylko jednym. Myśleniem korporacyjnym, a nie myśleniem dobrem dzieci i wiernych. Korporacja, w tym przypadku zakon i jego członkowie, przesłaniają dobro dzieci i młodzieży. Czynią ślepymi na nie. Tak trzeba zatroszczyć się o współbraci, że nie widzi się zupełnie podstawowych praw dzieci i wiernych Kościoła. Ale jest także inne pytanie i trzeba je zadać. Czy rzeczywiście osoby tak niedojrzałe, czy o na tyle chorej psychice, że robiące zdjęcia z ukrycia, czy ściągające zdjęcia pornograficzne dzieci mogą i powinny obecnie spowiadać?
Czy mają oni teraz misję kanoniczną do spowiadania i czy ich przełożeni mają świadomość, że prosząc o misję kanoniczną dla nich, miejscowy biskup powinien wiedzieć o przeszłości owego księdza i powinien podjąć decyzję o odmowie takiej misji? Bo powstaje naprawdę poważne pytanie, czy człowiek z takimi problemami powinien zajmować się problemami innych? Czy powinien go pouczać? Czy powinien być jego kierownikiem duchowym? To są pytania niezwykle poważne, bo tak się składa, że spowiedź i kierownictwo duchowe dają duchownemu ogromną, gigantyczną władzę, a duchowny z poważnymi problemami może nie tylko przerzucać je, rzutować na penitenta, ale także jeszcze mocniej go skrzywdzić. O rozmaitych nadużyciach nie wspominając. Trudno więc nie zadać pytania, niezmiernie poważnie, czy owi dwaj duchowni mają prawo do spowiadania i czy rzeczywiście, jeśli mają, ich przełożeni nie widzą w tym żadnego problemu. Z mojej perspektywy, jako człowieka, który badał nadużycia, które zaczęły się w konfesjonale, ludzie z takimi potwierdzonymi przez nich samych zarzutami powinni mieć nie tylko zakaz kontaktu z dziećmi i młodzieżą i to egzekwowany z całą surowością, to znaczy także obejmujący zakaz mieszkania przy parafiach czy ośrodkach, gdzie są dzieci, a także zakaz pełnienia funkcji w instytucjach, gdzie dzieci i młodzież mogą przebywać. Ale te zakazy powinny obejmować także całkowite wykluczenie ze spowiedzi. I to obawiam się dożywotnio. I to by było na tyle. Czas się pożegnać, ale słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia mówi wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.